dali. Zaczynamy siew nawozu mocznika pod kukurydzę i od razu mamy niespodziankę. Rusk nie dał rady z przyczepą. Rusk nie dał rady z przyczepą przejechać. Ja tu już mam siew te pół tony mocznika. Jedziemy ruskiego szarpać. Dwie tony stoi na przednich kołach i dlatego nie mogę przed brudę nim przejechać. Przyczepa wpadła, ruski nie ma siły. Więc szarpniemy go dużym. Musimy zawrócić. Jedziemy na pole siać, bo jest już dość późno. Roboty trochę mamy. Widzieliśmy to wczoraj jeszcze. Dobra, wyciągamy ruskiego. Mówiłem, dwie tony stoją na jednych kołach tylko z przodu i on może po polu nie najechać, no zobaczymy. Jedziemy do wysiania 2,5 tony. Godzina 18, zobaczymy, czy nam się uda w te 2,5 godziny. Jak nie, to jutro będziemy kończyć i od czwartku ciśniemy z uprawą, bo prawdopodobnie w sobotę przyjedzie siewnik, więc naprawdę trzeba się bujać to zrobić. Pobity.
upitym to on idzie. Ja właśnie wysiewam drugą siewkę mocznika pod kukurydę. Ogólnie tak, trzeba jeździć dość wolno, bo objętościowo jest bardzo dużo tego mocznika, bo to jest grubej granuli. I tak jak mam pole szerokie, to sobie latałem dwójką na żółwiu około 8-9 na godzinę. No i wysiało fajnie, wysiało tam około tego 300 kg na hektar. No a tutaj mam pole węższe trochę. No i muszę jechać na dwójce zającu i 1500 obrotów, bo tak to trzymam na 1800-900, żeby jak najdalej rzucało. A tutaj pole wąskie i muszę trzymać się, jechać mniej więcej tą samą prędkością, a w najniższych obrotach. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No z tym polem będę miał 3 hektary zasiane, czyli tonę wysieję, więc bardzo dobrze. Patrzę, bo tu rzuca za bruzdę, więc na środku będzie podwojona dawka trochę tego nawozu. Ale też nie chcę do sąsiada nie wiadomo ile rzucać, więc do miedy dolatuje fajnie, więc wszystko jest na plus. Z tego pola tu jest 1,50 hektara, powinno w siewce dostać. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj na ziemniaki trochę posypiemy, bo to pole dzierżawione, tutaj pan ma ziemniaczki, to trochę mu mocznika wrzucę. No bo po prostu nie mam jak tego ominąć, żeby tutaj mocznika nie zasiać, no. Nie mam jak tego uczynić, żeby tam mocznika nie zasiać. Na polu wydaje się to naprawdę grubo, ale raczej wysiewa siewka dobrze. No tamto pole wysiałem dobrze. Zobaczymy, jak to pole wyjdzie. Ogólnie tak, siewka na skali jest ustawiona na maksa. Znaczy prawie. Max jest 10 skala, a ja mam ustawiona na 9,5, bo dalej już nie mogę ręką ruszyć. Bym musiał klucza mieć, żeby dalej to rozkręcić, ale wydaje mi się, że fajnie jest. Powinno mi lekko dostać tego mocznika, więc wydaje mi się, że to stanie. Tak na oko patrząc. Wrócimy sobie tym polem, jedziemy pod las, tam mamy 4 hektary. I tak powoli ubywa pola, ciemno się teraz zrobi. No mówię, po pracy przyjechaliśmy, mówię, dzisiaj siejemy tutaj. Spięliśmy traktory i dzida po pracy, godzina 18, był wyjazd z domu, na dzień teraz godzina, teraz sprawdzę. Jedziemy dalej, na kolejne pola. Jedziemy teraz na 4 hektary. Ja jadę tutaj po wąskim polu, a tata jedzie tam przez pole pod las. A tu przede mną 40 arów, pole 8 metrów szerokości. Nie mam pojęcia, jak ja tą siewką rozsieję. Damy radę. Dwie godziny. Jak rozsieje to będzie 3 godziny.